Nowy rok akademicki zainaugurowało Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. Uroczystą mszą świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, 12 alumnów wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami oraz zaproszonymi gośćmi rozpoczęło swój pierwszy rok pracy formacyjnej. Życzę, żeby formację intelektualną, którą podejmą w naszym seminarium, żeby tak rzetelnie się przygotowali do życia i do rzeczywistości, w której będą w przyszłości pracować. Ale seminarium to nie jest tylko formacja intelektualna, to też ta ludzka formacja, a przede wszystkim formacja duchowa, która jest bardzo ważna w naszych parafii. Nasze parafie pragną kapłanów, którzy się modlą. Naszym pierwszym zadaniem to jest modlitwa. Modlitwa za wspólnotę, modlitwa za ludzi, którzy potrzebują modlitwy. Bycie z tymi ludźmi, którzy przeżywają i wesele, ale też nieraz przeżywają i pogrzeb. Także to jest te najważniejsze elementy w tej formacji. Wyższe Seminarium Duchowne, najstarsza wyższa uczelnia w Łomży, rozpoczyna przygotowania do jubileuszu stulecia, który przypadnie w 2019 roku. Pozdrawiam serdecznie telewizję Naref. W tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży wstąpiło 12 młodych ludzi. Jesteśmy zadowoleni, bo w ubiegłym roku było tylko 6, więc to jest wzrost o 100%. W skali kraju to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Nie wiem, czy inne seminaria zanotowały wzrost o 100% w odniesieniu do roku ubiegłego. Formacja seminaryjna to nie jest tylko nauka, to nie jest tylko formacja intelektualna, to jest również formacja duchowa, pastoralna, to jest formacja przede wszystkim ludzka. To jest ta formacja, którą zdobywa się w kaplicy i w auli wykładowej. Dlatego też przed tymi, którzy zaczynają pierwszy rok, przed rokiem pierwszym, na pewno długi czas, 6 lat, ale jest to czas radosnego odkrywania tego, co Bóg dla człowieka przygotował i do czego go powołuje, bo chcemy przecież, żeby ksiądz był człowiekiem Boga i o to będziemy się starać. Alumni wkroczyli w progi seminarium i otrzymali indeksy. Nauka w Wyższym Seminarium Duchownym trwa 6 lat i kończy się obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czas spędzony w seminarium to również formacja duchowa i pastoralna, której zwieńczeniem są święcenia kapłańskie.